Także siemano, ja jestem Error, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy znowu w Far Cry'a trójkę, ponieważ musimy skończyć tą grę. No i na samym wstępie chciałem tylko powiedzieć, że w sumie już mało zostało do przejścia tej całej gry. Jak patrzyłem, to jeszcze kilka zadań pobocznych, znaczy kilka zadań fabularnych. Dokładniej tam misje fabularne chyba było 4 jeszcze, ale zobaczyłem właśnie, że jeszcze jest dużo tych takich zadań pobocznych, także gdzieś tak niebawem się ukaże jakiś live, być może już był wcześniej, nie wiem, gdzie po prostu znajduję jakieś przedmioty kultu, ewentualnie inne rzeczy. Także bez zbędnego pitolenia przejdźmy po prostu do gry. No, także witajcie już w grze, wejdźmy sobie od razu w podręcznik. Jak widzicie, postęp gry mamy na 61%. Misje mamy 29 na 38. Także jeszcze trochę ich tutaj zostało. Jeśli chodzi o zadania fabularne, a to trzy. Trzy zostały jakieś zadania fabularne. I zobaczymy w ogóle, o co chodzi z tymi zadaniami fabularnymi. Czy to są te po prostu zadania fabularne, że główne misje, czy też może to są główne misje. Chociaż nie no, zadania fabularne to zadania fabularne. Także po prostu musimy sobie skończyć to wszystko. To wszystko sobie po prostu zrobić, zanim zrobimy sobie zadania fabularne, wszystkie. No, także to tyle, co chciałem powiedzieć. No i co? Lecimy dalej. Odblokowałem sobie też dwie umiejętności, dwa punkty umiejętności. Także możemy sobie to w coś zainwestować. O, nie wiem. Możemy sobie zobaczyć, co tutaj takiego ciekawego jest. To jest sokole oko. Trzymaj pewnie łuk w czasie przygotowania się do strzału. Wyciągaj strzał i strzelaj szybciej. No wiecie co, w sumie to nie będzie takie złe, ponieważ chciałem sobie teraz trochę postrzelać z łuku. Także dobra. To jest wstrzykiwane mikstury działają 25% dłużej. To nie jest mi potrzebne, bo nie korzystam z żadnych miksturek. Więc zainwestuję sobie do końca w łuk. Zobaczmy tatuaż. Wow. No już całkiem nieźle to wygląda. Trzeba przyznać. No, także jeżeli chodzi o taki punkt kulminacyjny dzisiejszego odcinka, będzie to, nie wiem, jakaś misja fabularna. Usama akurat, więc zaznaczmy sobie tutaj i pojedźmy. Chociaż, czekajcie, najpierw do obozu bym sobie pojechał. Przejąć go, bo tu mamy kartę pamięci. A później sobie wyruszamy do Sama, także widzimy się, jak już będę przy tym obozie. Kurwa, co jest? Samochód nie chce mi podjechać. Dobra. Chuj, nie będę piłował Golfa. Ruszam na nogach. Ten obóz jest gdzieś tam, 150 metrów, więc to nie jest aż tak daleko. Nieraz szedłem na przykład 200 metrów w tej grze, bez żadnego środka transportu, więc to nie robi mi w sumie jakiejś takiej wielkiej różnicy. A przy okazji możemy się, wiecie, poprzechadzać, zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. Na przykład mamy tutaj jakieś skrzyneczki, które możemy sobie otworzyć i zobaczyć, co w nich jest. As jakiś, jak widzę. Kurwa, ale coś laguje mi tutaj. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo ścinek albo jakichś takich spadków FPS-ów właśnie. W każdym bądź razie, ten obóz jest jeszcze gdzieś tam wyżej, ale myślę, że tą ścieżką po prostu tam jakoś w miarę szybko dotrę. Także widzimy się, jak już będę przy tym obozie. Także dobra, jestem już przy tym obozie. Najemnicy tutaj są. Dobra, niech oni sobie odjadą. Pooznaczam ich sobie. Wszystkich. Albo chociażby większość. Dobra. O, co to mnie blokuje? Dobra. Podejdę sobie też tutaj. Jakieś bażanty, kurwa, mają. Amunicja.
Okej. Dobra. Snajper, tutaj są jakiś ten. Kolejny snajper. Albo RPG. Chyba z RPG jest, nie? Czy nie, snajperka, dobra. Chyba snajperka. Ale on drze mordę, ten kazuar. Nie, co jest? Kurwa. No nie pierdol. Także witajcie już po przerwie, jestem praktycznie przy tym, jak to się nazywa, przy tym obozie, ale sobie stwierdziłem, że... Że teraz dopiero sobie... Znaczy, że teraz po prostu przy was włączę nagrywanie, że tak to imę na nowo, ponieważ... Wow, co to? Coś mi się zaczepiło w kominiarkę, jakiś włos. Fuj. No, wywaliło mi Far Cry'a, ale stwierdziłem, że właśnie teraz wam to pokażę. Taką szybką eliminację. Po co to, nie wiem. No, zawsze to coś, nie? Dobra. Także... Poczekam, aż sobie oni przejadą, żeby mi nie oznaczyło ich. No dobra, jedźcie. Dobra, nie wiem, o co im chodziło, ale okej. Dobra. Oznaczmy sobie ich wszystkich na spokojnie. Kurwa. O, okej. Wezmę sobie tą broń. Okej, to nic nie ma więcej chyba. Raczej nie. Dobra, mamy tutaj oznaczonego. Tutaj różne rzeczy są już oznaczone. Znaczy rzeczy, no. Ludzie. O, jeszcze tam gdzieś był snajper. To chyba wszyscy. To jest jakiś obóz snajperski, jak widzę. Także... O kurwa, dobra, się tutaj nie zbliżam. Ten idzie sobie tam na górę, to chujowo trochę. Można by to zrobić po cichu. Tak w miarę po cichu. Tylko niech tamten sobie pójdzie gdzieś w pizdziec. Daleko. Może być tam nawet. Dobra. Okej, ten leży. Tamten też leży. Dla odwrócenia uwagi dam im tam kazuara. Okej. Dobra. O kurwa! O nie, on tu wchodzi. Dobra, nieważne. Jak? Kto mnie wykrył? A, tamten. O Jezus Marian. No nie wierzę, nie? Gdzie on jest? Już nieważne. A posiłki gdzie są? Chyba tutaj wchodzą do mnie. Mogę to wyłączyć? Nie. O kurwa. Dobra. Okej. Jeszcze ktoś jest. Dobra, nieważne. Jak? Dobra. Okej. I nie wiem, czy ktoś jeszcze się tu wspina. Chyba tak. Okej. To już wszyscy, czy jeszcze ktoś?
Jeszcze ktoś. Tamtąd. O kurcze, pieczone, ile ich tam jest. Dobra, jeden padł. O Jezus. A. Dobra. Dobra, jeszcze ktoś? Tak. Nie, 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 nie mogę paść, nie mogę paść. Gdzie on jest? Gdzie on? Gdzie? Dobra. Jezu, tu się wszystko pali, kurwa. Dobra. Do dwóch jeszcze zostało? Tak mi się wydaje. Dobra. I chyba już wszyscy. Tak, wszyscy. Uff. No to widzicie. Mamy w takim razie już obóz, kurwa, zrobiony. Wiecie, taka mała dawka adrenaliny nie jest, kurwa, zła. Nawet wręcz przeciwnie. Bardzo dobra. Jeśli chodzi o taki rozwój wydarzeń. No bo wiecie, bo jesteśmy bardziej wkręceni, bardziej uważni, nie? Tym bardziej w grze. Bardziej uważni. No i to jest pozytywne, że tak to ujmę. Dobra, nie wiem, co ja teraz pierdolę, bo się skupiłem za bardzo na grze. Także dobra, weźmy sobie apteczkę. Uleczmy się do końca i... wezmę sobie też kamizelkę od razu. Dokupię, bo mam 5% kamizeli. Kamizelki, kurwa. Sorry, nie umiem się dzisiaj wysłowić. Dobra, tyle powinno... A, bo... Do 8, ok. Albo czekajcie, na razie tego nie będę sprzedawał. Zobaczmy sobie laptop. Co tutaj takiego będzie ciekawego zawarte? Na, co tam było? Narkotyzujące grzyby? Ciekawe. Dobra, co to jest? Receptura na metę. Dane zostały zakupione od porucznika Wydziału Walki z Przestępczością Zorganizowaną Policji Meksykańskiej. Uzyskano je po nalocie na kompleks laboratoriów w Sonorze. Zawierają szczegóły dotyczące masowej produkcji mety, łącznie z namiarami na hurtowników endorfin i pseudoendorfin. Zawierają też informacje na temat najlepszych wypełniaczy, które pozwolą na maksymalizację zysku. Mamy nadzieję, że ten związek pozwoli odzyskać część rynków przejętych przez Nowy Meksyk. Ciekawe. To jeszcze 4 karty w sumie tylko zostały. Dobra. No to co? No to mamy chyba już wszystko zrobione. Ja sobie tylko te rupiecie sprzedam. I być może dokupię sobie trochę amunicji, jeśli będzie trzeba. A, trzeba. Zobaczmy sobie, co tutaj jest za zadanko do zrobienia. Trójka tygrysów pożarała rodzinę. Zapaluj na nie z LKM-u, który znajdziesz na miejscu ataku. Wiecie co? Możemy sobie to zrobić. To może być naprawdę całkiem dobre. Wow. Dobra, także jesteśmy już tutaj na miejscu. Wezmę sobie od razu... Czemu mi tutaj Pepe Bizona? Nie wiem. Ale okej. Mi nawet pasuje to z tym Pepe Bizonem. To z PM. To czemu z... A to nie z LKM-em? Nie wiem, coś mi się pojebało chyba. Dobra. Także szukamy tych tygrysów. Gdzie one mogą być? Wow. One gdzieś tutaj. Tam raczej też ich nie będzie.
To one gdzieś tutaj będą. A to tam mam iść? Czemu teraz mi to pokazuje? Dobra, nieważne, nie wiem. Coś źle zauważyłem. Okej. O, jest tygrys. Dobra, ja sobie go zaznaczę od razu. Będą tu jeszcze jakieś? Jest tutaj kolejny. Drugi. A trzeci gdzieś będzie, czy nie? Chyba na razie nigdzie nie ma tego trzeciego. Dobra. No to w takim razie... Gdzie jest ten PM? LOL? Nie wiem, co się odjebało, ale właśnie gdzieś straciłem PM-a. Dobra, wezmę sobie to. Nie wiem, czemu PP Bizona nie mam. Coś się zjebało. Dobra, Skorpion. Skorpion. Czesi robią świetne pacynki. Pornole i pistolety maszynowe. A dzięki tym ostatnim wschodnioeuropejscy gangsterzy od lat doskonalą sztukę walenia na oślep. Większość VZ-61 trafiła na Rook Island od libijskiego handlarza bronią z drugiej ręki. Co drugiemu kupcowi obcinał ręce. Chyba je kolekcjonuje. Niezła historia tej broni. Zobaczmy, jaki celownik ma. A, taki średni w sumie. No, nie wiem, gdzie przepierdoliłem tego PP Bizona, ale... No... Niepokoi mnie to trochę. Dobra. O kurwa. Dobra, powaliłem jednego tygrysa. Jeszcze gdzieś kolejne dwa. Jeden jest tutaj. A ten drugi to ja nie wiem. Dobra, wiecie co? Stąd wyceluję w niego. A, nie wiedziałem, że on będzie spierdalał. Dobra. Kici, kici, taś, taś. Do lwa, kurwa. Do lwa. O Jezus. Szybko ładuj, 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 ładuj. Dobra. Gdzie będzie kolejny tygrys? O, to jest pytanie. Tylko żeby się nie natknąć na niego tak przypadkiem. Nie no, tu już się kończy ten obszar. O. Może gdzieś tutaj u góry. Się założy, że pewnie jak się odwrócę plecami, to się teraz gdzieś pojawi. Nie? Nie pojawił się? Śmiesznie. A, pojawił się. No, widzicie? Mówiłem. To podobnie jak w San Andreas. O Jezu! Kurwa! Dobra, jest. Uff. Sam, I visited the temple. Got all three guys, nothing. The roll sheet eludes you. This makes me sad. Yeah, but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar! Meet me at the drug fields. Wiecie co, coś mi się wydaje, że... Coś mi się wydaje, że to jednak będzie jakaś pułapka tego Sama i Hoyta na nas. Nie, mam takie kurwa dziwne wrażenie, ale w każdym bądź razie lećmy na tą misję. Być może, że to nic takiego. Dobra, także jesteśmy w tym obozie.
takim pomniejszym. Kurwa, ale mam fajne flashbacki z poprzednich odcinków. Jak właśnie taką plantację niszczyliśmy. Kurwa, to było coś. To było fajne. Naprawdę. Chętnie bym to powtórzył, wiecie? Ciekawe, czy poza misją też, jakbyśmy tutaj z miotaczem ognia zjarali te zielsko, to czy przy okazji też byśmy się zjarali. Tak jak wcześniej. Nie wiem. W każdym bądź razie lećmy na misję. Ja pierdolę, pojebało typa? Co on tak krzyczy jak debil jakiś? Blitzkrieg. Przecież oni, właśnie mieliśmy być po cichu. A on kurwa krzyczy jakiś Blitzkrieg i w ogóle. Dobra, nieważne. Jebany przez ogień przeszedł. Dobra. No nikt tu nie idzie póki co chyba. Tam idzie. O Jezus. Dobra. Dobra. Jest. Rozbroił bombę już? No już praktycznie. No już rozbroił, dobra. Dobra, spadamy stąd. Do następnej bomby. Ale w takim razie po chuj mamy bronić plantację Hoyta przed piratami. No pod celownik mi wchodzi ten sam. Dobra. Osłaniam. Poczekaj, to wejdę do góry. Okej. Dobra, jeden tam padł chyba, a nie, nie padł. Teraz padł. Jeszcze jest tam typ jakiś. Dobra, spalę go najwyżej. Już trudno. Okej. Nie! Zlagowało mi! Kurwa, nie gadaj. Wyjebało mi Far Cry'a znowu. Dobra, także nic w sumie za bardzo nie straciliśmy. Wczytało nas do misji znowu. Dobra, także wytestujemy sobie może tego Desert Deagle'a. Czy też po prostu Deagle'a. Deagle. Dobra. Idź, kurwa... Rozbrajaj te bomby. A ja cię będę osłaniał. Luźno. Luźna guma. Przy okazji wytestujemy sobie... Deagle'a. Tylko najpierw muszę kurwa trafić. Dobra, chuj pierdolę tego Deagle'a. Dobra. O ja pierdolę, tu się wszystko jara, kurwa. Pierdolę tą misję zaraz. Przez tych kolesiów. Gdzie on jest?
Gdzie on jest? Kuźde. Kurwa, piraci, idźcie stąd, bo zrobię z wami to samo, co zrobiłem z wasem. Dobra, rozbroju? Rozbroju. Dobra, ja tylko polecę sobie po skrzyneczkę. I wypierdalam za nim dalej. Tylko, że tu płonie wszystko. Trzeba znaleźć inne wejście. Gdzie on idzie? Ale on biegnie śmiesznie, kurwa. Nie wiem, co on odpierdala, ale okej. No to jest zawodowiec, no jakby nie było, nie? Więc on chyba wie, co robi. No. Kurwa, chciałbym być takim zawodowcem, naprawdę. O, zjarałem się trochę. Dobra, idę. Ja pierdzielę. Okej, jeszcze gdzieś tutaj ktoś jest? Chyba nie specjalnie. Dobra, ciepnę mi tam Mołotowa. Może ktoś się pojawi. Dobra, rozjebany. Ktoś jeszcze tutaj będzie? Druga załatwiona, okej. W sumie nie musiałem sobie wstrzykiwać miksturki, ale wiecie, zawsze to coś. Przezorny zawsze ubezpieczony. Snajperzy. Nie obroniłeś sama? Ale jak, kurwa? Ach, chuj, dobra. Mam nadzieję, że nie wczyta nas od początku, kurwa, tylko od tego drugiego... Tak, dobra. Dobra, o, zrespił się. W jaja dostał prawie. Mało czasu. O, trochę mało go zostało. Dobra. Ja pierdzielę, czym oni tu strzelają? Szajse. Gdzie on jest? Osłaniam. Tylko skąd? Skąd oni będą? Stąd? Tak. Ciężko zbrojny. O kurwa! Ja pierdol, jak napierają. Ah! Kurde. Dobra, rozjebany. Okej. Śmigłowiec mam zestrzelić. Dobra. Ale zastrzeliłem kierowcę chyba. Co jest? Jak kurwa? To mnie przez drewno rozjebał? To jest niemożliwe.
No nie no. Dobra, idę. Dobra, rozjebany. Chodź, idziemy. Dobra. Okej. Finito. O kurczę. Nie, 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 nie. Zamiast tego. Rakietnice. Dobra. Jezus. Dobra. O kurwa. O ja pierdolę. Dobra. Luźno. Okej. Zginął, zginął. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, jest. Rozjebany. Gdzie on jest? Tutaj jest. Wunderbar. I will tell Hoyt that you work with me. It should grease the wheels, yeah? But I still need the roll sheet. Yeah, back to that. I had a flash of where it might be. By an abandoned mining colony in the gorge. Okay, I'll check it out. Be sure to take a picture of the guilty ones. Okej. To nie zmienia faktu, że dalej mi się coś tutaj kurwa nie podoba. Okej, rozumiem, nie? Żeby się po prostu podlizać Hoytowi, nie? To okej, rozumiem. I wtedy, żeby się zbliżyć do niego. A najlepiej, żeby kurwa później tak jakby na osobności z nim sobie pogadać. Wiecie o co B? Nie, bo nam tak zaufa, bo tak mu zaimponujemy, a później tylko nóż w serce i bęk, kurwa. Rozjebany. Być może tak będzie. Chuj wie. Można to zakończyć na wiele sposobów. Także dobra. To tutaj mamy dalej do roboty. Sobie zobaczmy. A wiecie co, może byśmy sobie podskoczyli do właśnie tutaj. Mamy blisko dosyć. I zobaczylibyśmy po prostu, co to jest ten. Co tam jest zawarte w tym zagubionym liście. Także co? Po prostu, no, widzimy się już, jak będę na miejscu. Coś mi się wydaje, że ja już tutaj kurwa byłem, albo gdzieś w podobnym miejscu. Nie wiem, coś mi się tak kojarzy. Być może, że błędnie mi się kojarzy. Chuj wie. W każdym bądź razie tutaj mamy tarczę. Fajne. Dobra, bo jeszcze zabiję przypadkiem członka Rakiat. A tego bym nie chciał. Nie chce mi się później z nimi walczyć. Zresztą i tak nie mają jakichś zbytnio ciekawych łupów. Sobie taką osadę tutaj zrobili, chyba. Chyba coś w tym stylu. Dobra. Także zobaczmy sobie tutaj ten zaginiony list. No, daj mi go przeczytać. Dziękuję.
Zagubiony list. 500 expa i uwaga, 15 z 20. Zobaczmy, to jest 17 list. Okej. Okay. Czyli tak, pierwszy list, Hurka. Do tego, kto to przeczyta. Cze, jestem Hurk. No więc znalazłem te papiery, nie? Pisane po japońsku czy coś, ale te to całkiem wyblakły i nic na nich nie widać. Pomyślałem, że nikogo nie obchodzi, co pisał jakiś truposz z czasów wojny domowej. Bez urazy, ale on i tak już jest... On i tak jest już sztywny. A mnie przyda się papier. Jeśli to czytasz, weź se do serca i rozglądaj się za biało-szarym makakiem o imieniu Gilbert. Tak go nazwałem. Gilbert jest zły. I nie chodzi o to, że obrzuci cię gównem. O nie, Gilbert pokaże ci dokładnie, co ma w łapie, zanim wetrze ci je w twarz. Mówiąc przy tym coś gładkiego, jak małpa widzi, małpa robi. Całkiem sfiksował. W każdym razie nawiał i muszę go odnaleźć, zanim... Zanim co? Zanim obstra komuś łeb? Nie wiem. Ale w każdym bądź razie... No, są tutaj dosyć ciekawe wątki poruszone. Nie spodziewałem się, że Gilbert to będzie małpa. No, ciekawie. Także zobaczmy, czy tutaj coś mamy jeszcze do roboty. Jakiegoś takiego ciekawego. W sumie to chyba nie. Nie za bardzo. Także dobra. Myślę, że już możemy sobie zakończyć ten odcinek, ponieważ tu już raczej nic ciekawego nie znajdziemy. W następnym odcinku bądź na live'ie zrobię sobie większość posterunków i misji pobocznych, także to już byłoby na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów. Nie tylko takich gier, nagrywam też jakieś takie vlogowe rzeczy. Gdzieś tutaj wam się to może wyświetli, tu chyba. Możecie też wbić na mojego Instagrama, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam, siema.